Rządowy program, realizujemy go już od paru lat. Zrobiliśmy jeden klub seniora na osiedlu w Gackach, a teraz drugi w Pipińczowie. Jest to rządowy program Senior Plus. No dobrze, i te pieniążki, które dostaliście, to będziecie mieli na adaptację tych pomieszczeń? Tak, tak. Tam mamy zaprojektowane i liczbę tych pomieszczeń, wyposażenie, oczywiście remont instalacji, bo to budynek jest stary, zabytkowy, ale mamy już dokumentację, którą wykonaliśmy w ubiegłym roku. No dobrze, i teraz ogłosiliście przetarg i kiedy ewentualne ogłoszenie, no i kiedy ewentualnie zacznie funkcjonować? No musimy to zrobić do końca roku, także to z czasu jest w miarę dużo, ale wiadomo, że już jest szybko ten czas mija, także w tym roku planujemy zakończenie. Ale w Pińczowie funkcjonuje już jakiś klub? Tak, funkcjonuje w szkole, ze szkole podstawowej numer 1, ale to jest taki klub, który jakby nie był utworzony w ramach tego programu rządowego i dlatego chcemy też jakby uzupełnić, ponieważ tego typu kluby są finansowane potem na działalność. I stąd planujemy, że pozyskamy środki na działalność w następnym roku. Czyli to jest tak, że seniorzy będą mieli w końcu swoje lokum? Oni mają swoje lokum przy szkole podstawowej nr 1, to działa też przy MOPS-ie, przy miejscu gminnych ośrodków pomocy społecznej, ale myślę, że mało jest miejsca. Mamy bardzo dużo grup senioralnych i myślę, że to nic się nie stanie, jeżeli będą mieli jeszcze jedną salę. Głównie nam chodziło o jakąś salę do rehabilitacji, salę do warsztatu różnego typu. Także to są takie działania, które myślę, że są zapożywanie jest bardzo, bardzo duże. Nawet w Pińczowie myślę, że jeszcze dwa to spokojnie mogą takie kluby działać. I to będzie część ta dolna czy górna tego... Część dolna. W części dolnej planujemy poczekalnię. Tam jest pokój dla dróżnika, ale jeszcze jest cała prawie 100 metrów kwadratowych na utworzenie właśnie tego klubu seniora. I co tam będą, kuchnie, jakieś pomieszczenia? Nie, to są z góry zaplanowane sala. No, kuchnia oczywiście też, ale to głównie chodzi o salę wypoczynku, salę taką świetlicy, czyli do spotkań, do rozmów z ciekawymi ludźmi, także to takie typowe, standardowe działania. Kamery, panie burmistrzu. System monitoringu. Tak, jest to kolejny etap rozbudowy w Pińczowie monitoringu. Tym razem planujemy wykonanie jednej kamery w centrum miasta oraz trzech kamer na osiedlu Grodzisko. W centrum miasta, czyli gdzie konkretnie? Dokładnie jest to część południowo-zachodnia rynku. Tam jeszcze trzeba to dokamerować, ponieważ wiemy, że to jest bardzo ważny punkt dla naszego miasta, gdzie musimy dbać o czystość, o porządek i dlatego właśnie tam chcemy tą kamerę zamontować. A tutaj, gdzie jesteśmy na tym placu, to są rowery? Jest plac monitorowany, mamy tu oczywiście kamery już zamontowane od kilku lat. Tak, jest to kontynuacja działań, które były wykonane przez ostatnie dwa lata. Mamy już centrum monitoringu, jest podpisana umowa z Komendą Powiatową Policji. Oni to właściwie monitorują, a my tylko dobudowujemy. Ostatnio monitoring robiliście w ramach budżetu obywatelskiego. Tak. I to już to jest. Był pierwszy etap, dokumentacja i wykonanie kilku kamer, ale wiadomo, że potrzeby są dużo, dużo większe niż mogliśmy zrobić za 200 tysięcy. W tym roku za 120 tysięcy wykonujemy dalszą część. I w sumie ile tych kamer będzie w Pińczowie? 8 na dzień dzisiejszy chyba. To są kamery bardzo drogie, ale też głównie chodzi o możliwość przesyłu światłowodem, czyli musimy mieć bardzo dobrą jakość, stąd ten koszt jest taki wysoki. Panie burmistrzu, Pińczów jest bardzo rozkopany w ostatnich tygodniach. Co to się dzieje? Chodniki są poburzone, zwały ziemi, ciężko jest przejść. Wiem, dlatego proszę mieszkańców jeszcze o cierpliwość, o wyrozumiałość, bo jak widać, z tyłu mamy rowery, a potem będziemy jeździć po pięknych, nowych ścieżkach. Budujemy ścieżki na tydzień całego Pińczowa. Jadąc tą ścieżką dotrzemy do Centrum Komunikacji Pińczowa, tak sobie to nazwałem.
Dworzec już widzimy, bo jest odsłonięty, ładnie wyremontowany, pięknie wygląda. Kiedy tak. Pan burmistrz przewiduje otwarcie? Otwarcie zgodnie z planem, czyli planujemy na 15, sobotę może nie, ale powiedzmy 18 lipca będziemy już mogli tam działać, czyli wszystkie zgody uzyskane będą i myślę, że tam będziemy już mogli wsiąść do autobusu miejskiego, ale też do busa komunikacji międzymiastowej i gminnej. Czyli pomalutku spełnia się Pańska wizja, turysta, parking, komunikacja wewnętrzna, rowery. Tak, oczywiście tak, bo to jest cały wielki program nazywany Multimodalną Mobilnością Gminy Pińczów, w ramach którego właśnie budujemy ścieżki, kupiliśmy autobusy, kupiliśmy rowery i teraz też chcemy budować ścieżki aż do Wiślicy i do gminy Kija. Autobusy już ruszyły, panie burmistrzu. Tak, autobusy ruszyły. W okresie dni podzia mieliśmy nawet trasy za darmo. Tak, było to świetny pomysł, udało nam się porozumieć z operatorem, który właśnie to zrobił, także jest, ludzie się cieszą, że możemy jeździć bardzo pięknymi, nowoczesnymi autobusami po naszym pięknym mieście. Co do inwestycji, panie burmistrzu, to mamy targowice. Proszę określić, jaki status jest tej inwestycji. Jest to inwestycja wykonywana w ramach Polskiego Ładu, prawie 7 milionów wartości inwestycji, ale planujemy zakończenie na jesień, myślę, że wrzesień, październik, ponieważ wykonawca realizuje to co zamierzał, dosyć sprawnie mu to idzie. Myślę, że już widać efekty, budynek już stoi, są prace wykończeniowe, hala też, także myślę, że po wakacjach możemy tam już się jakby przenieść całkowicie z handlem w wtorki, piątki na giełdę. Nasze miasto ma dwa znaczące projekty w planach. Rewitalizację Góry Zamkowej, zbiornik pińczowski. Na ostatniej sesji napomniał Pan, że są realne przeszkody, trudności w realizacji tych zamierzeń. Znaczy tak, myślę, że jak ze wszystkimi widzimy, ile trwa budowa ścieżek rowerowych, też ponad dwa lata. Wszędzie napotykamy na jakieś przeszkody, ale właśnie staramy się je pokonywać, także nie ma obawy, działamy dalej, mamy wsparcie w Wodach Polskich i myślę, że niedługo ten zbiornik będzie, w sensie powiedzmy kilku lat, tak? Bo w tej chwili zmieniamy plan miejscowy, aby ten zbiornik mógł powstać, także myślę, że tu nie ma jakichś wielkich opóźnień. Czyli zagrożenia zamknięcia tych projektów żadnego nie ma? Na dzień dzisiejszy nie ma, staramy się ze wszystkimi porozumiewać.